Powrót do przeszłości i jego kontynuacje to filmy kultowe. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że jak w drugiej części filmu bohater ruszał w przyszłość, przemieszczając się o 30 lat, wylądował w roku 2015, który dla nas jest już przeszłością. Bardzo nieodległą, ale jednak przeszłością. Tak, moi drodzy, Powrót do przeszłości został nagrany ponad 30 lat temu. Dlatego też dzisiaj postanowiłem pokazać wam samochodzik Hot Wheels przedstawiający DeLoreana, czyli słynną Back to the Future Time Machine, wehikuł czasu. I jeśli zastanawialiście się, dlaczego przy logotypie Morza Studów nie ma już dopisku o klockach subiektywnie, to właśnie macie przed sobą jedną z odpowiedzi na to pytanie. Mam bardzo dużo pomysłów na ciekawe materiały i nie chciałbym się ograniczać, bo między innymi ograniczanie się do jednego tematu, do monotematyczności, sprawiło, że przez tak długi czas tak mało nagrywałem. I jest nasze cacko. Trzeba przyznać, samochód jest wykonany porządnie, z metalu, choć szybki oczywiście są plastikowe, jest też dość ciężki i sprawia wrażenie bardzo solidnego. Choć malowanie pozostawia odrobinę do życzenia, nie jest całkowicie idealne, widać tutaj na przykład obicia i inne delikatne niedociągnięcia. Na pewno nie jest to dzieło sztuki, ale jak na zabawkę za 6 zł prezentuje się naprawdę świetnie. Jak to porównać z niektórymi plastikowymi badziewiami tej wielkości, to jest to coś świetnego, powiedziałbym nawet majstersztyk. Na spodzie, tak jak zapamiętałem z dzieciństwa, mamy mnóstwo napisów i takie dziwne zaczepy. Ich w sumie nie pamiętam. Koła kręcą się niezależnie i wszystko sprawia bardzo dobre wrażenie. Podsumowując, produkt ten wydaje mi się godny polecenia dla fanów Back to the Future, jak i dla wszystkich fanów Resurrect. Ja sam fanem samochodów nigdy nie byłem, po prostu jestem fanem kina. A zabawka ta przykuła moją uwagę i to na tyle, że przy okazji kupiłem jeszcze dwa inne samochodziki. Drugą jej ogromną zaletą jest cena, ponieważ zapłaciłem za nią 6 zł, a w dzisiejszych czasach za 6 zł z klocków Lego dostaniemy dokładnie to. Nic. Nie ma żadnego produktu za tę cenę. Nie ma żadnego produktu poniżej 10 zł. A model tego samego samochodu z Lego kosztuje 200 zł. Więc ja wolę taki mniejszy, metalowy i nierozkładany. To by było na tyle w tym materiale. Nie zapomnijcie, że oceniając i subskrybując wspieracie mój kanał. Trzymajcie się.